Akcja Znicz zaczęła się od piątku i trwała do godzin nocnych 1 listopada. Od początku trwania działań policyjnych Znicz, czyli od piątku do dnia dzisiejszego, odnotowaliśmy 2 wypadki drogowe i 14 kolizji. Niestety jedna osoba zginęła, 2 zostały ranne. Mundurowi zatrzymali 10 osób, które wsiadły za kierownicę po alkoholu. Policjanci natomiast suwalskiej drogówki kierowali ruchem właściwie na każdym newralgicznym skrzyżowaniu w rejonie nekropolii. Poza tymi zdarzeniami na drogach i parkingach panował porządek, a kierowcy starali się dostosować do poleceń policjantów i znaków drogowych. Policjantów nie zabrakło również na suwalskich osiedlach mieszkaniowych, gdzie szczególny nacisk położono na zdarzenia związane z włamaniami podczas nieobecności domowników, a zwłaszcza tutaj tych świątecznych wyjazdów. Trzeba podkreślić, że zdarzeń kryminalnych związanych z kradzieżami, jak również kradzieży kieszonkowych, nie odnotowano w ogóle. W kraju na drogach było tragicznie, zginęło ponad 50 osób i to głównie piesi w ponad 500 wypadkach drogowych. Przeraża także liczba zatrzymanych ponad 2000 kierujących autami pod działaniem alkoholu. Bogumiła Makarewicz walczy o lokal już 9 lat. Nie ma szczęścia do społecznej komisji mieszkaniowej. Mieszka kątem u rodziny męża w budynku gospodarczym, gdzie wilgoć zżera wszystko. Czekam już 9 lat, 10 rok, na mieszkanie z pierwszego rozwodu. Wyszłam z mieszkania, no i niestety został tam mąż, były. A ja opuściłam z dziećmi i z dziećmi przy rozwodzie zaczęłam się starać o mieszkanie lokum zastępcze. A ile dzieci? Miałam 2 dzieci w małżeństwie i z 2 dzieci się starałam. Teraz wyszłam drugi raz za mąż. Mieszkam obecnie z synem, z mężem, u brata na stacji. 2 braci tu mieszka też z nami. Po prostu no, syn nie ma własnego konta do nauki. Po prostu dorośli, wszystko są on najmniejszy, prawda? Mąż i najmłodszy syn chorują, a warunki mieszkaniowe tragiczne. Okazuje się, że na liście rocznej jak dotąd pani Makarewicz nigdy nie było. Taką listę rozpatruje komisja mieszkaniowa przy prezydencie miasta. Była na wykazie osób zakwalifikowanych przez zarząd budynków mieszkalnych wśród 148 innych jej podobnych potrzebujących. Faktycznie pani Bogumiła Makarewicz od roku 2004 ubiega się o przydział wolnego lokalu komunalnego. Powrócę teraz do ostatniego wniosku. Także wniosek ostatni złożyła w roku ubiegłym, przepraszam, w roku obecnym, 19 września. I ten wniosek został przez nas wstępnie rozpatrzony pozytywnie. Wnioski pozytywnie zakwalifikowane przekazujemy dalej do Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Także ta Społeczna Komisja Mieszkaniowa ten wniosek pani Makarewicz rozpatrzy w 2012 roku, w pierwszym półroczu 2012 roku. I takie pismo pani Makarewicz od nas otrzymała i odebrała je 10 października tego roku. Komisja Mieszkaniowa to ciało niezależne. Jak dowiedzieliśmy się, wniosek pani Makarewicz trafi do Komisji Mieszkaniowej w pierwszym półroczu 2012 roku. Czy to już koniec 9-letniej gehenny? Nie wiadomo. Jedenastego listopada po raz pierwszy po 2-letnim kapitalnym remoncie będzie można wejść do zmodernizowanej głównej siedziby Muzeum Okręgowego przy Kościuszki 81.
postanowiliśmy połączyć bieżącą działalność, czyli organizację tego spotkania patriotycznego z okazji 11 listopada zatytułowanego Razem do Niepodległej z możliwością takiego może jeszcze nieoficjalnego, ale po raz pierwszy już obejrzenia gmachu Resursy po zakończeniu kapitalnego remontu i adaptacji. Także wszyscy, którzy przyjdą 11 listopada między 13 a 16, będą mogli jednocześnie przejść się po pustych, co prawda jeszcze, ale wnętrzach odremontowanych, odrestaurowanych wnętrzach budynku Muzeum Okręgowego. Kolejną już lekcję historii na żywo organizują muzeum i działająca przy nim Grupa Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Suwałki. Organizujemy spotkanie przeznaczone przede wszystkim dla rodzin. Zapraszamy dzieci, młodzież, starszych, żeby wspólnie poznać historię, żeby wspólnie dowiedzieć się kilku rzeczy z wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości na Suwalszczyźnie, uczcić to święto, nauczyć się czegoś. Spotkanie w Resursie będzie zawierało elementy gry historycznej. Będzie można wstąpić do Polskiej Organizacji Wojskowej, przejść przeszkolenie w 1. Suwalskim Pułku Strzelców, spotkać działaczy Tymczasowej Rady Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego, no i przywitać Józefa Piłsudskiego. No, chcemy zaakcentować te takie elementy, które wiążą się z odzyskaniem niepodległości na Suwalszczyźnie. Te różne drogi, które prowadziły do niepodległości, a więc działalność wojskową, tą konspiracyjną prowadzoną przez POW i polityczną, której przedstawicielami była Tymczasowa Rada Obywatelska Okręgu Suwalskiego, Walery Roman. Historyczne postaci będzie można spotkać w tych samych murach, w których naczelnik państwa gościł we wrześniu 1919 roku. Publiczność będzie witała Józefa Piłsudskiego, będzie miała okazję się z nim spotkać w tej sali, w której był, w której wygłosił przemówienie, podejmowany był uroczystym obiadem przez Radę Miejską. Walery Roman oczywiście był przy głównym prezydialnym stole. Teraz nie będzie w tym miejscu, ale będzie pełnił ważną funkcję. Jedną z atrakcji będzie również film z rekonstrukcji, jaką garnizon Suwałki zorganizował przed 2 lata. Na tym filmie pokazywaliśmy te najważniejsze wydarzenia, tam jest komentarz historyczny, będzie można poznać te wydarzenia na podstawie filmu. Cykl piątkowych spotkań zaplanowano od godziny 13 do 16. Nie będzie oficjalnego otwarcia, a rozpoczęcia. Zapraszamy w miarę dowolnej godzinie, tak żeby też nie stworzyć tłoku, tak żeby sprawnie przebiegało to spotkanie. A na pierwsze wystawy do swojej odrestaurowanej siedziby muzeum zaprosi najprawdopodobniej w połowie przyszłego roku. W wyborach do Sejmu w naszym województwie zwycięskie Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 6 z 14 poselskich mandatów. Uzyskali je w kolejności liczby otrzymanych głosów Krzysztof Jurgiel, Mariusz Kamiński, suwalczanin Jarosław Zieliński, Dariusz Piątkowski, Lech Kołakowski i Jacek Bogucki. Druga w kolejności Platforma Obywatelska ma w Podlaskim 5 posłów. Barbarę Kudrycką, Roberta Tyszkiewicza, Damiana Raczkowskiego, suwalczankę Bożenę Kamińską i Jacka Żalka. 3 pozostałe przypadające na nasze województwo mandaty przypadły augustowskiemu przedsiębiorcy Adamowi Rybakowiczowi z ruchu Palikota, Edmundowi Borawskiemu z Polskiego Stronnictwa Ludowego i Eugeniuszowi Czykwinowi z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W Senacie nasze województwo będą reprezentowały 3 osoby. Włodzimierz Cimoszewicz, wiceprezydent Białegostoku Tadeusz Arłukowicz oraz dotychczasowy senator PiS-u białostoczanin Bohdan Paszkowski, który zdecydowanie wygrał wybory w naszym suwalsko-łomżyńskim okręgu. Wszystko zaczęło się od kontroli dilera narkotycznego z suwalskiego podziemnego rynku. W miniony czwartek suwalscy kryminalni zatrzymali 38-letniego mężczyznę, który w swoim mieszkaniu posiadał znaczną ilość substancji odurzających. Podczas przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli 410 gram suszu roślinnego. Wstępne badania wykazały, że zabezpieczona substancja to marihuana. Towar był przygotowany do obrotu, jak mawiają dilerzy, podziałkowany. Narkotyki były pakowane w torebki strunowe, tak zwane dilerki. Dzięki działaniom funkcjonariuszy na suwalskie ulice nie trafiło 372 porcje narkotyków. Teraz mężczyzna za swoje postępowanie odpowie przed sądem. Był on wcześniej notowany za tego typu przestępstwa. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Policja nie odpuszcza dealerom. Co jakiś czas pojawiają się takie jak ta informacje. Problem narkotyków nie słabnie. Wystawa w galerii Pacamera to efekt pobytu grupy artystów-fotografików w Solecznikach na Litwie. To rejon, gdzie mieszka 80% Polaków. Te fotografie to reporterskie spojrzenie na region solecznicki. Ze względu na czas i specyfikę terenu wystawa jest krótka i zarazem ciekawa. To ciekawe spojrzenie różnych charakterów i oczu na ciekawy krajobraz i ludzi tego regionu. To jedyne miejsce na Litwie, gdzie funkcjonują tablice polskojęzyczne. Gospodarz obiektu, dyrektor centrum Władysław Renowicki, nie ukrywał dumy z wymyślonej kilkanaście lat temu imprezy. Już 11, być może nawet więcej, ale od 11 lat to rejestrujemy i powtarzalnie co rok, wbrew wszelkim pozorom, czas tak szybko płynie. No ale to jest sympatyczna okazja spotkać się, pokazać piękne stoły. W tym roku mamy 6 zespołów, są 2 zespoły z Augustowa, z Augustowskiego Centrum Ekonomicznego, z Zespołu Szkół Technicznych. Są 2 zespoły z kursu kelnersko-barmańskiego. No oczywiście jest nasz zespół szkolny. No i w tej chwili jesteśmy w trakcie oceny, jak te stoły wyglądają. Jury pracuje, niebawem poznamy werdykt. Chcę powiedzieć, że bardzo ładnie uzyskaliśmy tutaj od sponsora 3 piękne puchary. Są drobne upominki rzeczowe. Sądzę, że to będzie jakiś taki, powiedzmy sobie, wyznacznik i pamiątka pobytności tej młodzieży tutaj. A dla nas jest to, powiedzmy sobie, taki czynnik mobilizacyjny, bo to w nowym obiekcie, w innej scenerii, wprawdzie jeszcze może trochę surowej, ale bardzo sympatycznej. Tutaj przyjmujemy gości i na pewno będzie fajnie i wyniki będą też bardzo sympatyczne. Kandydaci na kelnerów i barmanów popisywali się umiejętnościami doboru zastawy, sztućców i dekoracji stosownie do okazji. Jury szczegółowo odpytywało z umiejętności i intencji doboru. Przygotowania do konkursu różnie układały się w drużynach. To zależy od uroczystości. Zawsze przystrajamy ze względu na okazję. To akurat nie mamy bożonarodzeniowa, więc choinka, bombki, święty Mikołaj, śnieg, a w innych to by było w zależności od okazji. Długo żeście się przygotowywali do tego konkursu? No, to zależy ile się uczymy, bo najczęściej z każdym rokiem mamy jakieś nowe wiedzę. No. A do tego konkursu konkretnie? Konkretnie? 2 tygodnie, tydzień. Jak co roku był ogromny problem z wyróżnieniem pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. W związku z tym, jak widzieliście przy ocenie, bardzo szczegółowo wypytywałyśmy, dlaczego właśnie taka zastawa, dlaczego takie szkło, dlaczego w ten sposób podane. No, tylko i wyłącznie po to, żeby wychwycić błędy. W tym roku po 2 latach przerwy wygrali gospodarze Centrum Kształcenia Rolniczego. Na 2. miejscu Centrum Edukacji z Augustowa, a na 3. Zespół Szkół nr 4.